wyjeżdżamy stąd. Masakra. Jedziemy w stronę Polski. W restauracjach menu jest po arabsku. I przyjechała żandarmeria, sprawdziła nam paszporty. Miasto wydaje się na bardzo konserwatywne. Studiują Koran. No i na czym to polega? Myśleliśmy, jest to takie północne Pamukkale. Drugi co do wielkości na świecie. Dostaliśmy mandat, tak zwrócili mi dokumenty. Wyjeżdżamy stąd. Masakra jakoś po prostu. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Witajcie. No cóż, mamy dosyć Turcji. Tak zaczynaliśmy nasz pierwszy vlog, chyba tak był zatytułowany i chyba tak niestety skończymy. I nie wiemy, czy to jest spowodowane tym, że jesteśmy nad Morzem Czarnym, że znowu po prostu trafiliśmy na ten północny rejon Turcji, gdzie po prostu to miejsce jest chyba tylko dla bogaczy. Naprawdę. Niestety, ceny są tak wysokie, wygórowane. Przyjechaliśmy właśnie do klasztoru Sumela, chcieliśmy go zwiedzić, no ale okazuje się, że wejście do samego klasztoru kosztuje 20 euro, parking kosztuje 150 lir za godzinę, dolmusz, który dowodzi z parkingu do klasztoru, 52 liry za osobę. Nie za osobę w jedną stronę. Także koszt cały to by był przynajmniej, nie wiem, 60-70 tak euro. 60 euro to takie minimum, toaleta płatna. I wyobraźcie sobie, że wjechaliśmy tylko na parking, dosłownie na 2-3 minuty. Zobaczyliśmy, jakie są ceny, rozeznaliśmy się w ogóle w temacie. Od razu chcieliśmy wyjechać i pan z nas chciał skasować 120 lir za te parę minut. Tak, za 2-3 minuty. I zaczęliśmy się z nim kłócić, otworzył szlaban i wyjechaliśmy. Nie, no to jest po prostu jakaś porażka. Po prostu porażka. Jak widać, natura w Turcji jest piękna, ale niestety, żeby dostać się do takiego miejsca, na łonie przyrody, wszędzie trzeba płacić. Dziś tak właśnie się zastanawialiśmy, ile tak naprawdę wydaliśmy na te wszystkie wejściówki i chyba po prostu podliczymy, żeby Was uświadomić, ile to wszystko kosztuje, no bo może ktoś będzie chciał tu przyjechać kamperem na taką objazdówkę, więc podsumujemy wszystko i podamy Wam te koszty. Myślę, że będziemy nie tylko my zdziwieni. Dobra, musimy trochę ochłonąć. Przepraszamy Was, że Wam nie pokażemy tego pięknego miejsca. Ale budżet nam się już rozjeżdża po prostu przez te wszystkie ceny. To jest taki nasz trochę wewnętrzny manifest. No słuchajcie, nie dajmy się zwariować. No kurczę, za wszystko bulić, no to już jest po prostu, nie wiem, ja się czuję jak bankomat w tym miejscu. Naprawdę. Mam jeszcze Wam wiele do opowiedzenia o rzeczach, które miały tu miejsce na wschodzie, nad brzegiem tego Morza Czarnego przez te kilka dni, no prawie tydzień. Ale o tym za chwilę. Na razie jedziemy w stronę Polski. Teraz już na pewno. To nie jest żart. Nie jedziemy do Adampolu. Po prostu ustawiam nawigację na granicę z Bułgarią i się zmywamy z Turcji. Naprawdę. Trochę nam się zeszło, zanim znaleźliśmy miejsce w miarę oddalone od tej ruchliwej dwupasówki, która biegnie wzdłuż wybrzeża. No i to jest jedna z epickich miejscówek nad Morzem Czarnym, za Trabzon jakieś 30 km. Myśleliśmy, że już za tym wielkim miastem będzie coś ciekawszego, coś ładniejszego, ale niestety nic takiego nie znaleźliśmy. No ale przynajmniej jest tu cicho. Tylko trochę śmierdzi paliwem takim, wiecie, portowym, bo woda ma kolor tęczy chyba z tego statku, co tu stoi, trochę wycieka do morza. Oczywiście jakieś miejscóweczki na tej trasie są, ale one są praktycznie przy samej tej dwupasówce, która biegnie wzdłuż wybrzeża. Także no wiecie, stać w takim miejscu to po prostu ból głowy po 15 minutach. Moniszka, widzę, że tu stoisz z widelcem. Nie wiem, czy chcesz mnie zadźgać, czy co? Ja chciałam powiedzieć o ludziach, bo myślę, że to właśnie dla tych ludzi warto przyjeżdżać do Turcji. Gdy tylko przyjechaliśmy do tego porciku, przyjechał, jak się okazało, kapitan. Myśleliśmy, że będzie chciał nas stąd przepędzić, bo od razu się zapytał, czy chcemy tu zostać. My mówimy, że tylko na chwilę, żeby coś zjeść. A on na to powiedział, że możemy zostać na noc, że nie ma najmniejszego problemu, że jeżeli będziemy czegokolwiek potrzebować, to żeby się do niego zgłosić, że jest tu woda, kranik z wodą, także no, ludzie są po prostu przesympatyczni. No i dalej, a propos ludzi, odgrzewam właśnie to, co zapakowała nam Julia.
czyli kobieta, która nas ugościła w Rize razem ze swoim mężem. Przesympatyczni ludzie. Dziękujemy im bardzo. No to było niesamowite. Staliśmy przy jej bloku, ona po prostu zeszła do nas rano i zaprosiła nas na śniadanie. Dokładnie. I jeszcze nam zapakowała jedzenia, jak mamusia po prostu, papryczki. Dziewczyny się popłakały, jak się żegnały. Tak, mi bardzo smakowały takie powidła śliwkowe i własnej roboty, które Julia sama robiła. Więc jeszcze mi dała słoik powideł, jakieś owoce, w ogóle masakra po prostu. Także no, ludzie są po prostu niesamowici. No, rząd turecki pozostawia wiele do życzenia. Wiele. A co tam jest w tych papryczkach? To jest tureckie danie? Czy? Tego nie próbowaliśmy. No, to jest takie danie właśnie. Jakby tam był ryż chyba. Regionalne. Jest na pewno ryż, jest jakieś pomidory. To jest nadziewana papryka. Tam. Julia miała swój własny ogródek przy bloku. To też było ciekawe. Tak, wszystkie warzywa, owoce, wszystko mieli ze swojego ogródka. Ogórki. To było przepyszne, więc na pewno to też będzie smaczne. Jak, dobre? Rewelacja. Przepyszne. Ale właśnie między innymi dzięki spotkaniu z Julią i z jej mężem. Tak. Dowiedzieliśmy się o miejscu, do którego chcieliśmy jechać. Było to jezioro Uzungul. Pięknie malownicze położone, ale no, powiedziała, że... Żebyśmy tam nie jechali. Zapytała się, czy byliśmy w Ajder. My powiedzieliśmy, że tak. Ona powiedziała, wiecie, ile tam było Arabów, że wszystko było drogie i arabskie napisy w restauracjach i w ogóle. No to nam powiedziała, że właśnie nad jeziorem jest 10 razy gorzej. Tak, jeszcze większy skansen. No i powiedziała, że Turcy mówią o tym miejscu tak, że jeżeli nie jesteś Arabem, to lepiej tam nie jedź. Tak, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że oni tam byli jako Turcy i powiedzieli, że czuli się jakby byli w ogóle w innym kraju. W restauracjach menu jest po arabsku. W większości miejsc nie można płacić w lirach, tylko są to dolary albo euro. Dokładnie. No po prostu cyrk na kółkach. Jak nam zaczęła opowiadać, co tam się dzieje, to nam się po prostu odechciało tam jechać, tym bardziej, że mieliśmy od głównej trasy jakieś ponad godzinę drogi. No to wynaleźliśmy właśnie ten sławienny, piękny monaster Samuela. Sumela. I okazało się, że... Totalna klapa, tak samo. Takie ząki się zdarzają niestety. Nie wiem, czy coś jeszcze zwiedzimy po drodze. Kierujemy się na razie już do wylotu z Turcji, że tak powiem. Ale no chyba już jest wystarczająco dla nas. No ja już mam przesyt, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że byliśmy w tamtym roku w Maroku 3 miesiące. Teraz w Turcji spędziliśmy 5 miesięcy, w sumie ponad już, czyli to jest prawie 6. Razem 9 miesięcy w ciągu półtorej roku. W krajach muzułmańskich i naprawdę ja już mam troszeczkę tego wszystkiego dość, a jeszcze te ceny mnie tutaj zabiły po prostu. A propos miodu. Ostatnio mówiliśmy, że był po 1500 lir, to teraz widzieliśmy jeszcze po 2000 lir. No podobno jest on zdrowy, ekologiczny. No ale... Pszczoły podobno zbierają go gdzieś tylko wysoko w górach. Bez pestycydów, bez jakichś tam, nie wiem... No ale... Toksycznych substancji. No ale cena 2000 lir za kilogram miodu, no to troszeczkę zbija... Cztery słoiki prawie naprawa mojego całego przodu w aucie. Za cztery słoiki miodu. Na pewno jest pyszny, znaczy jest pyszny, bo próbowaliśmy. Na pewno jest zdrowy. No ponoć jest tak dobry, że jeżeli się je codziennie łyżeczkę, to nawet kupa później pachnie miodem, a nie kupą. Tak, tak nam powiedział pan. Taką reklamę słyszeliśmy. No niestety nie zakupiliśmy takiego nie, słoika. Nie skusiliśmy się. No, nie stać nas na razie na takie wydatki. Dobrze, no dobra, zjemy. Boże, jakie to jest pyszne. Mhm. Oni są mistrzami robienia tego ryżu. Na maśle, na oliwie po prostu. Pilawu i tak dalej. Przepyszne to jest. Po tych wszystkich perypetiach udało nam się, słuchajcie, znaleźć chyba najlepszą miejscówkę na Morzu Czarnym. Jaką mieliśmy do tej pory? Tak, mamy taki sposób po prostu. Od czasu do czasu wjeżdża się w tunel, jadąc tą dwupasówką. A z prawej strony jest po prostu taka droga okrążająca tunel. Tak. W taką drogę właśnie wjechaliśmy. I ona po prostu wiedzie nad samym morzem. I teraz tak, tunel mamy z tyłu, olbrzymią skałę, górę, a jesteśmy, jest cicho. Zobaczcie, nad samym morzem.
rozkoszujemy się tym pięknym widokiem na zachód słońca, bo jest po prostu spektakularny. Mamy nadzieję, że nocka będzie cicha. No a jutro będziemy ruszać dalej, a wy z nami. Oczywiście, także do jutrka. Taka sytuacja, fajnie sobie spędzamy wieczór, siedzieliśmy na krzesełkach i przyjechała żandarmeria, sprawdziła nam paszporty bardzo wnikliwie, patrzyła na datę, kiedy wjechaliśmy i powiedzieli panowie, że nie możemy tu stanąć. Trzech żandarmów w jednym aucie. To pierwszy raz widzę coś takiego w ogóle w Turcji i pierwszy raz nas wyganiają z miejscówki. No ja piłam białe wino, więc jeszcze zajrzeli, znaczy piliśmy białe wino, no mieliśmy tak. Po kieliszku białego wina. No to pytali się, co to jest. Tak, powąchali, co mamy w czy kieliszku. Wódka, czy wino, jak powiedziałam, że wino, to jeszcze sprawdzali. No także... i powiedzieli, że tu nie można pić alkoholu i w ogóle no w szoku jesteśmy. No i co, musimy się stąd zawijać teraz, kurna, nie wiem. Po ciemaku powiedział, że gdzieś tam 500 metrów od tego miejsca w dół, że tam będę miał jakąś zatoczkę, że tam mogę stanąć. No, no tylko, kurna. Że tam jest dwupasówka, więc to jest pewnie jakaś uliczka przy tej trasie, także... No tragedia. Posypała się nam podróż jakoś na tym wschodzie. Na wschodzie, na północy. Na wschodzie było super po prostu. Kurdystan the best. No co? Musimy się przemieścić. No. Ta już nie wygląda tak epicko. Bardzo dużo śmieci naokoło. No i stoimy przy dwupasówce, także no... Tiry dawały się we znaki. No ale cóż, jakoś to przetrwaliśmy. No, nie zawsze musi być jakoś super i epicko. A Monia tam robi tak pyszne śniadanie. Podejrzeliśmy trochę ostatnio, jak Julia robi jajka po turecku i troszeczkę zrobiliśmy takie polsko-tureckie. Jajeczka już dochodzą. Daje się dużo masła z papryką chili. W to się wbija jajka. I robi się jak sadzone, nie? Dokładnie. Ja jeszcze dodałam troszeczkę sera i szczypioru, więc taki trochę polski akcent. Albo będziemy już mieli od razu jajka z muchlamą. Muchlama, tak? To była ta mąka kukurydziana z masłem i z serem. No, więc my będziemy już mieli to zmiksowane na jednym, w jednym naczyniu. Do tego będą pomidorki, oliwki, szczypiorek i kawusia. Także. To jest trochę tak jak jajka sadzone, ale no w Polsce te jajka sadzone coś robi, tak że one się bardziej rozlewają na patelni. A tutaj jest tak więcej jajek wbite, że są po prostu ścisło. Ładnie czekamy, aż zsiądzie się białko, no a żółtko, żeby zostało płynne. W ogóle od Huli jeszcze dostaliśmy, zobaczcie, taką paczkę herbaty z tamtego regionu. Tam jest właśnie fabryka i wyrabiają ten czaj. Ojejku, jakie to jest pyszne, uwierzcie mi na słowo. Ruszamy dalej. No i tak sobie pomyśleliśmy, że no nie możemy tak po prostu przejechać. Zaczęliśmy trochę poszukiwać, co tu można jeszcze ciekawego zobaczyć po drodze. I znaleźliśmy, wydaje się, fajne miejsce. Mamy nadzieję, że to nie będzie też miejsce takie typowe tylko dla bogaczy z ogromem arabskich turystów. Jest to takie północne Pamukkale. Jedziemy tam, zobaczymy jak to będzie. Mamy jakąś godzinkę drogi, będziemy odbijali z głównej trasy przed miejscowością Giresin i jakieś 40 km w głąb lądu. O, właśnie mój tatuś dzwoni. O, tak tatuś czasami do mnie dzwoni. Tęskni za mną, już się nie może doczekać, kiedy się ze mną zobaczy. Pewnie na rybki jakieś w Polsce pojedziemy. Dobra, także przepraszam na chwilkę. Przed wizytą w północnym Pamukkale zatrzymaliśmy się w parku przyrody Kuzulan. Tak, chcemy tutaj zwiedzić jezioro Mabigul. Powiem wam szczerze, że jest dużo, dużo spokojniej i tak troszeczkę inaczej niż w innych miejscach. Tak, jest sporo ludzi, ale oczywiście jest sezon wakacyjny, więc nie ma się co dziwić. Przyjemnie, chłodno. No i cóż, to idziemy zobaczyć tą piękną perełkę, bo podobno jeziorko robi wrażenie. Zobaczymy. A oto i ceny, żeby zwiedzić jezioro. 25 lir kosztuje wstęp od osoby. Jak widzicie, nie ma tutaj cen dla Europejczyków oddzielnych, tylko jest jedna cena. Jedna rzecz nas jeszcze bardzo zszokowała, że parkingi są darmowe. Także przed jeziorkiem i za jeziorkiem można zaparkować na parkingu. No, ze względu na to, że nasz ciapek jest długi, to zaparkowaliśmy na ulicy i widzę, że tutaj też dużo samochodów tak parkuje. Po drodze można wypić czaj, coś przekąsić.
No, my idziemy na razie do wejścia. Ceny wydaje mi się, że też spoko. No, za herbatkę 20 lir. 20 lir. Jezioro zmienia wodę na kolor turkusowy, szczególnie w miesiącach letnich, a to za sprawą strumienia koksu, który jest podobno tu jedynym sodowym strumieniem nad Morzem Czarnym. Również ten kolor zawdzięczamy tym wapiennym osadom. Fajnie to wygląda, muszę powiedzieć. No, fajnie to wygląda, super. Z góry możemy podziwiać strumień z tego fajnie zrobionego szlaku. Wygodnie się tu idzie. Można się minąć nawet. Wow. Jesteśmy nad największym jeziorem, ale jezioro to chyba trochę za dużo powiedziane. No, ta nazwa troszeczkę, powiem szczerze, nie odzwierciedla tego, co tu powinniśmy zastać. No, jezioro wygląda jak sadzawka, czasami zobaczcie. Tak, są tu chyba trzy takie sadzawki i kaskady płynącej wody z tego strumienia. A, ale kolor rzeka, to fakt, naprawdę. Jest piękny. Jest piękny. Fajna sceneria. Bez podkręcania, turkusowy. Tak, dokładnie. Co, lecimy na to północne Pamukkale, tak? Okej. Okay. Nie rozumiem. Merhaba. No jesteśmy w północnym Pamukkale, a tak naprawdę są to trawertyny Goksu. Okazuje się, że jest to region trawertynów, drugi co do wielkości na świecie, który znajduje się w lesie, zaraz po Yellowstone w USA. Także nie takie one małe. Nie, basenów jest sporo, ale i ludzi, zobaczcie ile. Wycieczki będzie się działo. Ściągamy buty i idziemy pobrodzić trochę. Białe, wapienne skały bardzo rażą w oczy. Woda jest bardzo zimna, słuchajcie. Ale fajne jest to, że ta skała nie jest w ogóle śliska. Myślałam, że po prostu będzie tu strasznie trudno chodzić. Ale no, jest taka tępa, myślę, że fajny peeling bardzo dla stóp. Tępa jest. Mhm. Tak, normalnie można sobie tutaj śmigać. Czuję się jak w jakiejś lodowej krainie, szczególnie, że moje stopy też są już całe zlodowaciałe, bo woda jest naprawdę zimna. Trawertyny powstają w ten sposób, że teren ten jest bardzo pokryty mchem obficie i po prostu jak spływa po nim, spływają te wody mineralne z dużą zawartością sodu. No to powoli osadza się ten wapń, wytrąca się wapń, no i powstaje trawertyn, a mech zanika. Tam wyżej właśnie widać, że jeszcze są takie bardziej pokryte glonami, a coraz niżej już są bardziej takie czyste, bielutkie i woda jest turkusowa. Właśnie nam padła bateria w kamerze, okazuje się, że nie mamy zapasowej. Samochód stoi daleko na dole, no. Będziemy nagrywać z telefonu. Zobaczymy. Parę środków. Superanczko, ale woda, słuchajcie, jest taka lodowata jak w górskim strumieniu. Nogi się już przyzwyczaiły do zimnej wody. Ludzi trochę jest mniej. Pochodzili, rozeszli się, więc można się wreszcie zrelaksować. Udało nam się przejechać już trochę kilometrów, słuchajcie, od ostatniego miejsca, gdzie się widzieliśmy. Przejechaliśmy 370 kilometrów, tylko tym razem... Przez góry, a nie nad morzem. Nad morzem nie za bardzo nam się podobało, więc ruszyliśmy przez góry, w górach już byliśmy i no przyjechaliśmy do miasteczka Amasya. Tak, ale ja jeszcze chcę wrócić na chwilkę do trasy po górach. Jak zwykle Turcja nas zachwyciła. Trasa przepiękna, epicka. Jechaliśmy jednym z najdłuższych tuneli w Turcji, znaczy tym, który przejechaliśmy i byliśmy zaskoczeni przy wyjeździe. Słuchajcie, przed wjazdem ponuro, szaro, mgliście, wyjeżdżamy na drugą stronę góry, a tu słońce. I tak jest do teraz, 31 stopni, słoneczko zawitało, także zobaczmy, co skrywa miasto Amasya. Amasya. Ciapka zostawiliśmy tam. Bye bye, ciapek. Idziemy eksplorować miasto.
pierwszym budynkiem, jaki przykuł naszą uwagę, jest medresa z 1489 roku. Piękny kamienny budynek. Weszliśmy sobie tam do środka. W środku jest taki riad, ogród. Znaczy ogród, no takie podwórko jakby. I spotkaliśmy studenta z Niemiec i powiedział nam sporo ciekawostek. Zawsze się mówi, że no, co robią studenci w takiej medresie? Studiują Koran. No i na czym to polega? Myśleliśmy, że, znaczy ja bynajmniej myślałam, że po prostu no, uczą się jakieś, interpretują, omawiają znaczenie różnych tych wersetów i tak dalej. A okazuje się, że oni się po prostu uczą na pamięć. 604 strony. Przez 3 lata uczą się na pamięć. A egzamin polega na tym, że egzaminator zadaje, powiedzmy, przeczytanie jakiegoś wersetu, rozdziału. No i uczeń go czyta, recytuje. Na pamięć, tak z jest. Pamięci. Także no bardzo, bardzo jest to ciekawe. Rozmawialiśmy jeszcze z tym chłopakiem z Niemiec. Powiedział, że za 4 miesiące ma egzamin właśnie. Jak już dostanie dyplom, to chce jeszcze zostać tutaj, nauczyć się arabskiego języka i wrócić do Niemiec i być nauczycielem arabskiego języka albo Koranu. Także Niemczech. Także taka sytuacja na samym początku. Już nas troszeczkę zaintrygowało to miasto i idziemy zobaczyć, co ono kryje. Idziemy dalej. A skoro już jesteśmy przy historii, to miasto to tak pięknie usytuowane wśród tych gór było stolicą Królestwa Pontu. Miało to miejsce w około III wieku przed naszą erą. Później wpadło w ręce, wiadomo, Rzymian, później Seldżuków, Osmanów, Otomanów. No i dzisiaj jest miastem tureckim. Bardzo bogata historia. W 63 roku przed naszą erą urodził się tu Strabon. Grecki geograf, podróżnik, historyk. Był on autorem pierwszej encyklopedii, czegoś, co można było nazwać encyklopedią geograficzną. Tak, składała się z 17 ksiąg. Stworzył pierwszą mapę Europy. No, proponuję zobaczyć na Google, bo ta mapa Europy dosyć fajnie wygląda w tamtych czasach. Nie, ale miasto nas na razie zauroczyło całkowicie. Jest całkowicie inna architektura. Nie ma bloków, nie ma bloków. Tureckich toków, które są wszędzie i wszędzie po prostu szpecą Turcję. A tu nie ma, są budynki właśnie takie no, charakterystyczne dla danego miasta. Tak. Ma ono jakiś charakter. Ma charakter, ma swoją duszę. Cudownie, naprawdę. Jak już wam wspominaliśmy, miasto to było stolicą Królestwa Pontu, a za nami znajdują się grobowce najważniejszych władców tego królestwa. Znajdują się one na południowej stronie zbocza. Na zboczu jest twierdza bizantyjska, która była wybudowana na akropolu właśnie stolicy Pontu. Grobowce są w skałach wykute oczywiście. No już się nie mogę doczekać. III wiek przed naszą erą. Idziemy. Wow, zapowiada się fajnie. Idziemy do pierwszych grobowców. Bilet kosztował tylko 50 lir od osoby. Także taniutko. Nie no, muszę wam powiedzieć, że szlak jest super poprowadzony wzdłuż tej ściany z grobowcami. No jest po prostu piękny. Widoczek na miasto niesamowity. Cudownie. Monia, jak tam, idziesz? Idę, super, podziwiam widoki. Bo jest naprawdę cudnie. Wow. A widzę, że i stateczkiem można się przypłynąć na dole. Kojarzy mi się to trochę z licyjskimi grobowcami. Jak ktoś nie oglądał, to gdzieś filmek pojawi się tutaj. No z zewnątrz, z dołu wygląda to fajnie. I tak z bliska to po prostu takie groty. Nie można tu robić zdjęć. Jest kamera, ale Paweł stoi za kamerą. Biorąc pod uwagę ogrom tych grobowców, musiało one pięknie wyglądać. Widzę tam nawet takie otwory. Także śmiem twierdzić, że były przyozdobione jakimiś marmurowymi płytami lub posągami. No, szkoda, że nie mogę się przenieść w czasie.
Myślałem, że będę mógł wejść do tych grobowców, poeksplorować je trochę w środku, ale niestety furtki są pozamykane, nigdzie tam nie można wejść, także... Co ty byś tam chciał ładnie eksplorować, ładnie wygląda, Paweł? Jak się patrzy na nie z dołu. Co ty byś tam chciał eksplorować? Nie wiem, może jakiegoś bym znalazł. Szkieletorka? Mumie chyba. Miasto wydaje się na bardzo konserwatywne. Oprócz tej starej medresy jest tutaj mnóstwo meczetów. W samej tu linii prostej widzę tak od najstarszego na dole. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A ogólnie tak tu naliczyliśmy chyba 12, gdzie możemy sięgnąć okiem. Ale ludzie poubierani są tak po europejsku. Dużo ludzi mówi po angielsku. No tak bardzo, bardzo zachodnio, chociaż jeszcze do Stambułu prawie 700 kilometrów. Żal odjeżdżać, tak jest tu pięknie. Chyba zostaniemy na noc. Na jutro cóż, będziemy lecieli dalej. Nasza przygoda z Turcją powoli dobiega końca. Zbliżamy się do granicy z Bułgarią. Granicę będziemy przekraczali za miejscowością Derekoy. To są północno-zachodnie rubieże Turcji. Nieduża kolejeczka, mam nadzieję, że długo nam się nie zejdzie. No i ogólnie bardzo małe przejście graniczne. Po drugiej stronie jest fajna nazwa, Malko Tarnowo. Po stronie bułgarskiej tak się nazywa to przejście. Ojejku, trochę mi smutno z jednej strony, że wyjeżdżam, ale z drugiej już trochę miałem przesyt tej Turcji. Sam nie wiem, mieszane uczucia, jak to zwykle jak bywa. Jak zawsze. Stoimy i czekamy. Przejście małe. A pół godziny już mija. A nam mija właśnie 3 godziny, jak jesteśmy na granicy. Monika już gotuje. Samochody stoją w kolejce. No i tyle. Zawrócili nas, ale oddali mi paszport. Tamten pan mi oddał paszport. No. Zabrali nam paszporty. Okazuje się, że no, mamy mandat. Chodzi o to, że... Przekroczyliśmy czas pobytu w Turcji. Dostaliśmy mandat 1237 lir za to, że przekroczyliśmy czas pobytu w Turcji. Pobytu w Turcji, o którym nikt nas nie poinformował. Bo teoretycznie wjechaliśmy, sprzedali nam ubezpieczenie na 3 miesiące, nikt nam nie powiedział, że mamy jakiś krótszy czas. Do 14 lipca powinniśmy wyjechać z Turcji. Nikt nam o tym nie powiedział. No i pani tutaj powiedziała, że jednak można być 3 miesiące w ciągu roku, a że my teraz drugi raz mogliśmy wjechać, okazuje się, na 34 dni. No, to czyli byliśmy 90 dni plus 34. Czyli co, wychodzi 120 dni w ciągu roku, czyli ile mogę być, kurna, 90 dni czy 120 w ciągu roku? No i zaczęły się zgrzyty. Ona mi nie potrafiła tego wytłumaczyć, zaczęła sprawdzać w systemie. No wyskakuje mi pierwsza wizyta, wyskakuje mi druga. Daty i wyskakuje są mi, wpisane, wjazdu, że wyjazdu. Mam do zapłacenia kasę. No i koniec, no i się nie dogadasz. I teraz, kurna, nie możemy zapłacić mandatu, bo nie mają supervisora, czyli kierownika zmiany, bo ich kierownik zmiany jest na urlopie. Muszą czekać teraz do godziny 19, a jest godzina za 25. My niby próbują kogoś ściągnąć, ale tak. My już wiemy, jak to będzie wyglądało. Że będziemy chodzić, czekali do godziny 19, bo ta zmiana już ma na to wszystko wyrąbane. I tyle. Musimy czekać teraz na dyrektora, żeby mógł podpisać. Ponieważ nie jest to mandat, wiecie, za przekroczenie prędkości, tylko to jest, no można powiedzieć, za trochę nielegalny pobyt w Turcji. Więc musi to, kurna, podpisać kierownik, który jest na urlopie. Także nie ma teorii na to, ile można być w Turcji, ile można zostać, ile w ciągu roku, na ile trzeba wyjechać. Nie, no najbezpieczniej po prostu przyjechać na 3 miesiące i stąd wyjechać i poczekać rok czasu. No bo tu się nie dowiesz, ile możesz być. No, system pokazuje i pani już koniec. Nie potrafiła tego wyjaśnić w ogóle. Nie ma opcji. No co, gotujemy jajka i stoimy na granicy między Turcją a Bułgarią. Nie mamy obiadu, nie mamy nic. Chociaż jajka zjemy. No. Jajka zjemy. Słuchajcie, jest tak gorąco po prostu na tej patelni. Nie ma tu cienia nigdzie. Stoimy na tym asfalcie, buczą samochody naokoło. Tragedia po prostu. Przeżywał ktoś już coś takiego?
to tutaj zmywanko, gotowanko. No co? Trzeba się śmiać z tego, słuchajcie, no bo to innego wyjścia nie ma. No. Po 5 godzinach zwrócili mi dokumenty i zapłaciłem za mandat. Nie wiem, o co chodzi. Tutaj jest 1656 lir total, czyli w sumie, a na paragonie mam 1304, a miało być 1242. Doliczyli jeszcze sobie 62 liry jakiejś transakcji, opłaty za transakcję. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. No proszę bardzo, tu mam dokument. Jeden podpisałem, zostawiłem, a drugi jest dla mnie na pamiątkę. Na takie 5 godzin na tureckiej granicy van life. Muszę się z tego śmiać, bo już po prostu nie wyrabiam. Kurde, ugotowałem się tu całkowicie. No mnie nie jest do śmiechu, bo jeszcze przed nami granica bułgarska. Nie wiadomo, czy tak hopsiup nas przepuszczą. Mam nadzieję, że tak, że nie będziemy tam czekać kolejnych godzin. Także no cóż, zbieramy się i lecimy. Jedziemy! Ciekawe, ile się zejdzie w Bułgarii. Mamy dezynfekcję. Dezynfekują nas po wjeździe, znaczy po Turcji. Tak, wybiegaliśmy, bo to jest jakiś pomór świń, jakaś choroba od 2014 roku. 7 lat się płaci za dezynfekcję samochodu. Ale śmierdzi coś. Spryskali nam czymś. Witamy Was z Bułgarii, a dokładnie z okolic miasta Burgas. Burgas. Wreszcie dojechaliśmy na granicy, już na przejściu bułgarskim nie trzymali nas długo. Nie. Za to zatrzymały nas chyba 3 patrole policyjne i przetrzepali nam vana. Zastanawialiśmy się, czy chcą zobaczyć, jak nasz piękny van wygląda w środku, czy czegoś szukali. No, ale... Czy nie przemycamy jakiegoś Turka, no bo w sumie od granicy dokładnie 3 razy przetrzepywali nam vana. Także no, mieszane uczucia jak na razie co do Bułgarii. Chwilę tu odpoczniemy, bo jesteśmy nad morzem. Nad Morzem Czarnym, jest pięknie, odpoczywamy, musimy się zrelaksować trochę, stęskniliśmy już się za szumem fal. Także no, z Wami będziemy się żegnać powoli. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hejka. Hej. Ale co ja, Paweł, robię inaczej? Nie wiem właśnie. W północnym Pamukkale. Jeszcze raz, no. Mania, nagrywam. Jesteśmy w Parku Przyrody... Nie. Jesteśmy w Parku Przyrody. Zaraz.